Na tym filmie ze statystyki matematycznej chciałam Wam pokazać rzadko w praktyce w zadaniach wykorzystywany, ale jednak również występujący rozkład tak zwany jednopunktowy. Jak sama definicja, jakby nazwa tego rozkładu mówi, to jest rozkład, który przyjmuje wyłącznie tylko jedną możliwą wartość. Można zapisać jej rozkład w postaci wypisania wszystkich x, i pi, ale jedyną wartością, którą przyjmuje, jest pewna jedna określona, której prawdopodobieństwo wynosi 100% i nie ma pozostałych innych tutaj wariantów możliwych do przyjęcia. Jak widzimy, jest to rozkład skokowy, który przyjmuje tylko jedną konkretną wartość, a w związku z tym możemy powiedzieć, że to jest szczególny przypadek zmiennej losowej o rozkładzie równomiernym, bo w tym momencie mamy tylko jedną wartość i prawdopodobieństwo wszystkich tutaj zdarzeń daje nam 1. I zgodnie z teorią, jak zawsze określamy rozkład danej zmiennej, podstawowe dwa elementy, które możemy powiedzieć o tym rozkładzie, to wartość oczekiwana i wariancja lub odchylenie standardowe jako parametry tego rozkładu. W związku z tym, że jest to rozkład jakby o jednej wartości, na podstawie wzoru ogólnego można powiedzieć, że wartość oczekiwana w takim rozkładzie to jest wartość dokładnie tej cechy, która jest pewna, czyli dla jej prawdopodobieństwo daje 1 i wówczas na podstawie wzorów można wyprowadzić, że wariancja w takim rozkładzie zmiennej jednopunktowej, dyskretnej o rozkładzie jednopunktowym, ta wariancja wynosi 0, czyli jakby nie ma całkowicie możliwości żadnych odchyleń od tej wartości oczekiwanej, a to wynika po prostu z tego, że jeżeli jest tylko jedna wartość, to jak ona może mieć między sobą wahania różnych wartości, jak ona jest tylko jedna. I w związku z tym, że wariancja jest równa 0, pamiętajmy o tym, że odchylenie standardowe również jest 0. I przykłady takiej zmiennej skokowej, czyli dyskretnej, ale o charakterze jednopunktowym, możemy nazwać każde zdarzenie, które jest tak zwane pewne, to znaczy takie, które prawdopodobieństwo jest stuprocentowe i tylko jedna jest opcja możliwa. Ja tu przyjąłem trochę może przykład żartobliwy. To jest po prostu nastanie kolejnego dnia. Zakładamy, że żadnego zdarzenia katastrofalnego nie będzie, przystanie kolejny nowy dzień. Jest to zjawisko niemal pewne. I w przypadku na przykład szkoły podstawowej jest to, że przejdziemy do kolejnej klasy pod warunkiem oczywiście, że nie robimy żadnych problemów i w miarę jako tako się uczymy.